Hola, seniores, seniora, senioritas, w ogóle witam was wszystkich serdecznie i będziemy teraz szybciutko lecieć z zadaniem 6-3 z matury z operonu, poszukując samotnych ojców, no i może samotne matki. Do zobaczenia w odcinku. Ja już jestem na moim pulpicie, przygotowałem tutaj treść tego zadania. Czyli podaj imię i nazwisko osoby, która samotnie wychowuje najwięcej dzieci. No, zadanie bardzo króciutkie, ale może nie będzie wcale takie też trudne. Popatrzcie, mamy tutaj pracownika, mamy tutaj zatrudnienie. No, w poprzednich odcinkach musicie zobaczyć o co chodzi, inaczej się nie da. I teraz tu, w, w tym zakresie mo, możemy określić też, która osoba wykonuje samotnie dzieci, wy, wychowuje samotnie dzieci, przepraszam. Dlatego, że w pracowniku mamy stan rodziny, i ten stan rodziny, czy stan, rodzinny, no stan rodziny, albo jest P, że wychowuje dzieci z partnerem, albo jest S, czyli że wychowuje dzieci samotnie. No ale mamy powiedzieć, która ich najwięcej wychowuje samotnie. Więc, żeby wiedzieć, która je najwięcej, no to musimy dołączyć jeszcze same te dzieci, bo tu mamy tylko informację, no, że wychowuje ta osoba samotnie. Więc doczytuję jeszcze dane zewnętrzne. Nowe źródło z pliku, plik tekstowy. Przeglądaj, ja to miałem na pulpiciu. Gdzie jest mój pulpiciu? Jest. Dziecko, ok. Dalej. Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól, no bo tam mamy PESEL rodzica, PESEL dziecka, imię dziecka i czy dziecko się uczy czy nie. To w tym zadaniu nieważne, czy się uczy czy nie. No, i oddzielone średnikiem, tak, pięknie to rozpoznał. Natomiast tu pamiętamy, że PESEL nie może być liczba całkowita długa, bo się wywali. Tylko musi być krótki tekst. Ten PESEL też musi być krótki tekst. No, imię krótki tekst to wiadomo. Nauka krótki tekst to wiadomo. Dalej. No, i nie chcę dodać klucz podstawowy, to nam akurat będzie w tym zadaniu zupełnie niepotrzebne. Zapisz: Jest dziecko. Jest. No, i mamy tutaj podane, co już omawiałem w poprzednich odcinkach, numer PESEL rodzica. No i dzieci, które są do tego PESELu. Tu na przykład ten PESEL ma dwójkę dzieci, ten PESEL ma trójkę dzieci, tak i tak dalej, i tak dalej. Czyli muszę teraz połączyć w moim zadaniu, czyli tworzę kwerendę, połączyć dziecko z pracownikiem. Zatrudnienie mi nie będzie w tym zadaniu potrzebne. Ważne jest. Że mamy znaleźć, no chyba, że zaraz, chyba, że coś nie doczytałem. Nie, podaj mi nazwisko osoby, która samotnie wychowuje najwięcej dzieci. Niezależnie od umów. No to PESEL z PESELem. Łączymy dziecko z pracownikiem, pracownik z dzieckiem. No i teraz musimy znaleźć w SQL-u. O, mamy, tak, połączenie SELECT, gwiazdka. OK, uruchom. No i mamy tak, że Anna. Aha, bo te, no, z tej strony jest dziecko. To, że potem przestawiłem kolejność, to nie ma to znaczenia. No więc jest Anna i ona ma rodzica, spojdę. Mateusz ma rodzica, spojdę. No i Anna ma rodzica. Pławska, Pławska, Płaska. No to się zgadza. No i teraz co robimy? Teraz, moi drodzy, musimy mieć y, tych, którzy mają najwięcej dzieci. Czyli musimy zgrupować po peselu pracownika i liczyć ile tych występuje, tak? Jeszcze raz wrócę do tego tutaj, czyli jeżeli zgrupuję po pesel pracownika, nie dziecko PESEL, tylko PESEL pracownika, no to tu będą zgrupowane te dwie spojdy jak policzymy, że są dwie w grupie, tu będą zgrupowane te trzy pławskie, więc jak policzymy, że są trzy, no to znaczy, że ma trójkę dzieci, czyli jeżeli zrobimy grupuj, to jest akurat dosyć prościutkie zadanko, Pracownik PESEL pracownika. No i to wypiszemy so, wypiszmy sobie ten pracownik PESEL. Hmm, pracownik, kropka pracownika. Hmm. Nie dobrze, OK co ja robię i tu jest Count. Count. No to otrzymamy wynik. Każdy jest PESEL. No i ile ma dzieci? No mnie interesuje ten, który ma najwięcej, ale do tego za chwilę przejdziemy. Na razie mamy, że o, ten na przykład ma piątkę z dzieci, wychowuje samotnie, tak? Czyli, czyli już wiemy, mamy po pracowniku. No i teraz chciałbym jeszcze mieć jego imię i nazwisko, bo o to pytają w temacie, nie? Czyli pracownik.imię, pracownik. nazwisko. No i teraz będzie błąd. To już w poprzednim zadaniu o tym mówiliśmy, tak? Że kwerenda nie zawiera grupowania według imienia. My wiemy, że to imię i nazwisko się nie powtarzają, bo jest PESEL jakby ten, ale akces tego nie wie. Więc jeszcze musimy według tego zgrupować. No i już mamy, um, a, przecinek został mi na końcu. I już mamy imię, nazwisko. Ten PESEL jest nam niepotrzebny, bo o to nie pytają w zadaniu. Więc PESEL możemy z wypisywania zwywalić, ale z grupowania nie, bo grupować po PESEL-u chcemy, bo chcemy liczyć wewnątrz pesel No i mamy co? Aleksander, szef, w zasadzie moglibyśmy grupować według imienia i nazwiska i też nie trzeba by grupować według PESEL-u tak naprawdę, bo jak on to zgrupuje według imienia i nazwisko, no to... W tym momencie to powinno być to samo, ale niech będzie według PSEL-u, Ja tak wolę po PESEL-ach grupować. No i co? Mamy tych wszystkich i teraz musimy je uporządkować, czyli order by pra, order, przepraszam, count, bo musimy ich uporządkować według countu. No i oczywiście według countu to jest jeszcze za mało, bo w tym momencie ten co ma najwięcej będzie na samym dole. A my go chcemy posortować. Descending. Ok. No i mamy Krzysztof Milewski. Ma piątkę dzieci. Jest tym samotnym ojcem, który samotnie wychowuje najwięcej dzieci. No jak jeszcze tu wpiszemy Top One? Kiedyś był taki zespół Top One, który świetne piosenki śpiewał. No nie mogę wam puścić, bo mi YouTube zablokuje za, za prawa autorskie. Ale na przykład no śpiewać też nie będę. Dobra. Oszczędzę Wam tego dzisiaj. Mamy Krzysztof Milewski i jest to zadanie zrobione. Możemy kwerendę zapisać. 3. No i kwerenda 6:3 jest skończona. No, uwaga, uwaga. Tu przemysła z przyszłości. W zadaniu zrobiłem pewien błąd, bo przecież w zadaniu było powiedziane. Że podaj imię i nazwisko osoby, które samotnie wychowują najwięcej dzieci. A ja tu wynalazłem sobie tego Krzysztofa Milewskiego. Ucieszyłem się, że no, chłopak ma piątkę dzieci i w ogóle odlot, ale czy on na pewno samotnie wychowuje dzieci? A, no właśnie. Bo tu nigdzie nie zwróciłem uwagi na to, czy on jest samotnie wychowujący dzieci. A w pracowniku mamy stan rodziny. I teraz, jeżeli sobie. Bo nie, to chciałem. Jeżeli te no spaduwa, nie zapisuj. I jeżeli teraz sobie w tym zadaniu wyś wyświetlimy jeszcze pracownik stan rodziny, Oczywiście muszę to dodać do grupowania, żeby to mieć. No to się okazuje, że on, owszem, jest szczęśliwym ojcem piątki, ale wychowuje to dziecko razem z żoną. Te piątkę dzieci. Więc nie o niego nam chodziło, prawda? Chodziło nam zapewne. Wywalimy tu to błąd. Tu był mój błąd. Chodziło nam zapewne o taki, który samotnie. Czyli Martyna Krawczyńska, która faktycznie wychowuje tylko trójkę dzieci, ale wychowuje je samotnie, a pozostali wychowują już razem z żoną lub z mężem. Dlatego, moi drodzy, tutaj niestety muszę zrobić jeszcze coś takiego, że zanim to zacznę w ogóle grupować, to wywalę z mojej tabeli tych, którzy nie są samotni, czyli where. Pracownik stanu rodziny równa się S. O, i teraz mamy tylko tych samotnych, a skoro mamy tych samotnych, no to wracamy do koncepcji, że top one i już mamy zadanie zrobione. Tym razem już poprawnie. Jest to ta osoba samotna. No ponieważ nie pytają o ten stan rodziny, no to go oczywiście stąd. Wywalę. No i wywalę go też z grupowania. Okej. Okay. Co ja wywaliłem? Co ja wywaliłem? Stan rodziny. Wywalę go też z grupowania. I mam Maltę Kawczyńską z trójką dzieci. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. No i to tyle. Małego poprawienia błędu. To było zadanie tak banalne, że nie zdążyłem was poprosić o co, no o to, co proszę was zwykle. Jest też grupa na Facebooku, gdzie możecie się zapisać i zadawać pytania, są tam w komentarzach, też pod spodem możecie zadawać pytania. Nie wiem, gdzie ten film oglądacie, bo w różnych miejscach jest publikowany. Już tego śpiewania i zapraszam Was do następnego odcinka. Do zobaczenia, cześć i pa!